każdego roku dawałem sobie cel przeczytać 50-52 książki. I od stycznia zaczynała się walka. Wchodziłem na arenę i po prostu puszowałem, cisnąłem, żeby maksymalnie jak najwięcej książek przeczytać. W tym roku postanowiłem, że nie postawię sobie żadnego celu czytelniczego. Totalny freestyle. Dlaczego? Zauważyłem, że pomimo tego, że realizowałem te swoje cele i bardzo dużo czytałem, to czytałem płytko. Gdy robiłem podsumowanie na koniec roku tych najważniejszych książek, najważniejszych lekcji z książek, to trudno mi było je przywołać. Wiedziałem, że jakaś książka miała na mnie wpływ, ale nie potrafiłem tego nazwać. Więcej, przez to, że ten cel czytelniczy był taki wygórowany, to przez cały rok skupiałem się na ilości, a nie na jakości. Czyli jeżeli stałem przed wyborem, czy przeczytać jakąś książkę, to patrzyłem na jej objętość i rozważałem, nie? Okej, tą książkę chcę przeczytać, bo jest i wydaje się być mega wartościowa, ale w tym czasie mógłbym przeczytać 2-3 inne książki, mniejsze objętościowe, lżejsze i zbliżyć się do realizacji mojego celu, podczas gdy w tej kolumbrynie mogę utknąć na wiele tygodni. Co więcej, brakowało mi też czasu na to, aby zatrzymać się przy książce, nie? Jeżeli trafiam na jakąś książkę, która czuję, że ma dla mnie ważne lekcje, to warto się przy niej zatrzymać, to warto przemyśleć te lekcje, spróbować połączyć je z moją wiedzą z innych książek, z innych źródeł, jakoś przetrawić, zostawić sobie przestrzeń na przemyślenia. Ale gdy ciśniesz, żeby zrealizować swój cel czytelniczy, no to nie ma na to czasu, nie? Po prostu skończyłem i otwieram kolejną książkę i lecę z kolejną książką. No i mamy grudzień 2020, ten wspaniały rok nareszcie się kończy. I jak wypada moje czytanie versus poprzednie lata? No, to jest, szczerze mówiąc, porażka, jeśli chodzi o ten rok w wymiarze również czytelniczym u mnie. Nie wiem, ile książek przeczytałem. Nie wiem, bo nie liczę, nie prowadzę żadnych statystyk. Na pewno czytam mniej. Były okresy, że zupełnie straciłem taki, wiecie, nawyk czytania i długie, długie tygodnie nie sięgałem po żadną książkę. Z drugiej strony, gdy już czytam, to czytam z przyjemnością. To znaczy nie mam tej presji i ciśnienia, aby skończyć, tylko cieszę się tą książką. Na przykład wróciłem sobie do Tolkiena, do Władcy Pierścieni, do Hobbita. Cieszę się tą podróżą, nie śpieszę się. Czytam sobie Shantaram i też czytam ją tak bardzo powoli, zupełnie nieśpiesznie, bo czuję, że przenoszę się w czasie trochę do mojej podróży po Indiach i wracam sobie wspomnieniami do tej podróży. No po prostu cieszę się tą książką. A dla tych książek, właśnie bardziej meaningful, takich, wiecie, które mają wpływ na człowieka i czegoś go uczą, odkrywają nowe perspektywy, nowe horyzonty, też mam więcej przestrzeni. Czytam je i zatrzymuję się przy nich i robię z nich notatki. Potem analizuję sobie te notatki. To nie jest porywający proces, nie mogę powiedzieć, aby był. No czuję, że czytam je lepiej, głębiej, nie? Więc z jednej strony myślę, że w wymiarze statystyk czytelniczych, no to nie był dobry rok. Z drugiej strony, ale ten czas, który spędziłem na czytaniu, który zainwestowałem w czytanie, był lepszy jakościowo. No więc, jakie plany na 2021? Na pewno nie wracam do celów czytelniczych. Nie wracam do celu 50 książek i już takich wybrowanych to w ogóle myślę, że nie chcę. Nie chcę, no chyba, że kiedyś będę miał cały dzień na czytanie i to może ma wtedy sens. W moim przypadku oczywiście nie wracam do takich celów i chyba te cele ilościowe też nie chcę, aby były w moim planowaniu, w moim życiu. Natomiast na pewno będę chciał śledzić to, ile książek przeczytałem, jakie książki przeczytałem, bo tego mi zabrakło w tym roku. I na pewno będę chciał postawić sobie taki cel
w wymiarze bardziej nawyku, czyli przynajmniej 30 minut czytania codziennie. Myślę, że to jest dobre podejście. To jest takie podejście, które tylko po prostu daje ci, kierunkuje cię na to, abyś czytał. I czytał bez presji, bez pośpiechu, ale po prostu, żebyś miał przestrzeń w swoim życiu na czytanie. I to jest super podejście. I tego się zamierzam trzymać. A jakie ty masz podejście do czytania? Czy stawiasz sobie cele czytelnicze? Czy uważasz, że to nie ma sensu? Daj znać w komentarzach. Jak masz jakąś książkę ciekawą do polecenia, to też pewnie zostaw komentarz. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hejka!